Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że dzisiaj zaciekawią Państwa moje rozważania na temat leki roślinne, darmatki natury czy dzieło człowieka. Jak wszyscy wiemy, leki roślinne są bardzo popularne wśród ludzkości, ale nie, może nie wszyscy wiedzą, że aż 70% leków, które stosujemy w naszych terapiach, jest właśnie pochodzenia roślinnego czym jest lek roślinny lek roślinny to po prostu roślina jej fragment albo substancja wyizolowana z tej rośliny w postaci czystej lub w postaci przerobionej na świecie stwierdzono że mamy ponad 2,5 tysiąca gatunków roślin leczniczych z czego w Polsce rośnie około 400 a w praktyce Codziennej, medycznej stosowane jest około 200. Drugą postacią substancji czynnych, czy substancji, które wspomagają nasze zdrowie, są suplementy diety. Nie są to zdecydowanie leki, tylko. Uzupełnienia diety zgodnie z definicją zamieszczoną w dzienniku ustaw, uzupełnienia naszej codziennej diety, które mogą przyczyniać się do naszego lepszego zdrowia. Obecnie, zwłaszcza suplementy diety są. Bardzo popularne. I to poczynając od tak bardzo popularnych jak jeżówka purpurowa czy rzęsień, które są stosowane bardzo często, aż do ostropestu na wspomożenie yy, pracy wątroby, czy na przykład kozłek lekarski na uspokojenie. Te leki i suplementy są stosowane od wieków, bo. Powiedzmy szczerze, historia ziół jest tak stara jak ludzkość. A właściwie ludzkość przeżyła tylko dlatego, że odkryła dobroczynne działanie roślin. Przykład kawy myślę, że jest tutaj najlepszym, z którym mogłam zastosować, ponieważ, jak wiemy, bez kawy nie można żyć. No chyba, że będziemy stosować herbatę. To dla miłośników innych używek. Wspominałam, że historia ziół i historia ludzkości jest powiązana ze sobą, dlatego że już w osadach czy w miejscach, gdzie żyli ludzie w Paleolicie, spotykano ślady używania ziół. W osadach neolitycznych te ślady były już bardzo częste i to nie tylko roślin uprawnych, ale także właśnie roślin leczniczych, takich jak bezlekarski czy babka. Potem, wraz z rozwojem cywilizacji, zastosowanie ziół ulegało kodyfikacji, bym powiedziała, a nawet pewnemu obostrzeniu, dlatego że zajęli się nim wyspecjalizowani kapłani, potem lekarze, i już w Chinach, 3000 lat przed naszą erą stosowano recepty, a więc spisy ziół, które z dawkowaniem z porami przyjmowania, z opisem przygotowania takiego leku. To wszystko znaleźliśmy w zapiskach. Chiny, Egipt, Asyria czy potem rozwój botaniki lekarskiej w Grecji, tu przypominam nazwisko właśnie imię Hipokratesa czy Dioskuridesa, którzy Opisali po kilkaset gatunków ziół leczniczych razem z ich występowaniem, opisem wyglądu, jak i potem dawkowaniem leku. Tu może dodałabym, że wiedza o ziołach była wiedzą bardzo szlachetną i nawet królowie czasami zajmowali się. Tym. Takimi y, drobiazgami wpływającymi na dobrobyt życia. Y, Asyryjski król Asurbanipal, znany głównie ze zdobyczy y, militarnych i zwycięstw, w niektórych swoich notatkach bardzo narzekał, że y, ludzie wcześniej opisujący jakieś zioła, jakieś rośliny, y, zostawili po sobie straszny bałagan. Niedokładne opisy, niedokładne zastosowanie, a więc to co charakteryzuje dobrego lekarza, dobrego zielarza, to właśnie dokładność i sumienność. Wraz z rozwojem dalszym cywilizacji pojawiło się bardzo wielu bardzo znanych uczonych właśnie specjalizujących się między innymi w zielarstwie, w nauce o roślinach Między nimi był Filipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, który, jak rozumiem, z tego powodu używał pseudonimu Paracelsus, który w swoich dziełach dokładnie opisał reguły dawkowania leków, reguły otrzymywania substancji czynnych. Był, można powiedzieć, ojcem medycyny nowożytnej i fitochemii które to y, nauki właśnie zajmują się substancjami czynnymi i dawkowaniem y, 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 związków pochodzących z roślin. My nie zostawaliśmy daleko w tyle, dlatego że w roku 1595 ukazało się dzieło Szymona Syreniusza Zielnik, gdzie zawierało, które zawierało opisy no, co najmniej prawie 800 roślin i było uważane za najlepsze i największe dzieło ówczesnej Europy. Potem kolejni naukowcy, uczeni zajmowali się tym tematem. I wszyscy bardzo podkreślali, że należy zbierać zioła, świeże zioła, jak naj, o, o określonych porach, jak najszybciej po zebraniu je przywieźć do swojego laboratorium i tam odpowiednio przyrządzać. I powiem szczerze, im było łatwiej, dlatego że gdziekolwiek nie żył taki człowiek, czy na wsi, czy w mieście to albo za płotem, albo parę ulic dalej miał łąkę i las, na, którym ro, na których rosły y, takie świeże zioła. Nic więc dziwnego, że można było samemu zbierać, albo pójść do specjalisty, czy częściej nawet specjalistki zielarki i po prostu takie zioła kupić. Wszyscy opieraliśmy się wtedy na ziołach zbieranych, y, na rosnących dziko, ewentualnie w jakichś przydomowych ogródkach, na przykład na wsi. No, ale niestety cywilizacja rozwijała się dalej, rozwijała się coraz bardziej coraz więcej osób potrzebowało ziół czasami bardzo popularnych jak Rumianek, a czasami bardzo wyspecjalizowanych jak Mandragora bo wiemy, że mandragora była panaceum na wszystko, od bólu pięty do nie wiem, opętania, jak również do wyzwolenia w sobie wyższych zdolności, w związku z czym pojawili się coraz bardziej wyspecjalizowani zbieracze ziół. No z mandragorą to w ogóle był problem, dlatego że jak wiemy, no, może młodsi wiedzą z Harego Pottera, e, mandragora bardzo nie lubiła być wyrywana i wtedy strasznie krzyczała. Jeżeli człowiek usłyszał taki krzyk, to e, padał martwy. W związku z czym e, stosowano taki zabieg agrotechniczny, to znaczy przywiązywano do rośliny czarnego psa, nęcono go i pies przybiegając do właściciela, wyrywał tą mandragorę, a potem, no niestety. Psa y, trzeba było już odżałować. Ja wiem, że to straszne, ale, ale takie, taka była cena leku. Nic więc dziwnego, że mandragora była jednym z najcenniejszych leków i była bardzo powszechnie fałszowana. Bo y, trudności w jej zdobyciu usprawiedliwiały tak ogromną cenę. Więc na miłości, braki, choroby i paskudztwa. Nadal zbierano dzikie zioła. Teraz mamy ogromny problem. Jest nas coraz więcej. To nie jest kilkanaście milionów czy miliard osób na świecie. Jest nas w tej chwili 8 miliardów, a w roku 2050 będzie być może 10-11 miliardów. I mamy problem z ziołami, z dzikimi ziołami. Większość z nich ze względu na. Długoletnie, właściwie długowiekowe pozyskiwanie z natury stan, zale, należy do grupy roślin zagrożonych. Albo w ogóle już na krawędzi wymarcia, albo spotykane są coraz rzadziej. W dodatku, coraz mniej ziemi przypada na każdego człowieka, a więc nie możemy już, tak jak nasi przodkowie, uprawiać sobie w ogródkach. Potrzebnych nam ziół. No bo na Marszałkowskiej czy nawet na Emilii Plater byłoby nam troszkę trudno. Możemy spróbować uprawiać takie zioła w wyspecjalizowanych gospodarstwach zielarskich, gdzie mamy możliwość określenia dokładnego gatunku czy odmiany rośliny i gdzie mamy możliwość fachowego, nie tylko fachowej uprawy tych ziół, ale także fachowego zbierania. Podkreślam to dlatego, że osoby, które znają się na ziołach wiedzą, że zawartość substancji czynnych w takich ziołach e, może być różna rano, w południe czy wieczorem. E, inna będzie w kwietniu, a inna będzie w sierpniu, a więc trzeba dokładnie wiedzieć, jak takie zioła e, zbierać, co z nimi potem dalej robić. To jest bardzo dobry pomysł i zapewnia nam w tej chwili e, prawie 75% surowców roślinnych do otrzymywania leków. E, Okazuje się jednak, że zalety tego, tej formy uprawy ziół, czyli na przykład masowa produkcja, możliwość zbierania w określonych terminach, możliwość zbierania i bardzo szybkiego transportowania do wytwórni farmaceutycznych, aby nie, nie upływał zbyt długi czas, jeżeli chodzi o. o Przywiezienie tych, tego materiału do, do miejsca, gdzie będziemy wydobywać roś, czynniki, gdzie będziemy wydobywać składniki czynne z tych roślin, czasami nie, nie równoważą ich wad, dlatego że zaobserwowano, że przy takiej masowej uprawie pojawia się na przykład bardzo wiele szkodników. To robią się monokultury ziół i no niestety konsekwencją jest pojawienie się różnych chorób, na przykład grzybowych, czy na przykład owadów, które uszkadzają rośliny. Poza tym zaobserwowano, że w wielu przypadkach rośliny uprawne zawierają mniej substancji czynnych y, niż y, takie dzikie zbierane. W naturze. Jakie więc możemy mieć e, na to panaceum, właśnie czy remedium, może powiedzmy skromnie? Zostaje nam na szczęście biotechnologia roślin i kultury roślinne in vitro. Ja wiem, że to może zabrzmi groźnie, ale to naprawdę jest dla nas ratunek. Żeby otrzymać kultury roślinne in vitro, musimy mieć rośliny wyjściowe. A więc otrzymujemy kulturę. Otrzymujemy kulturę, tu na przykład fiołek afrykański, czyli sempolia, roślina, która działa głównie na nasz nastrój, bo jest bardzo śliczna i ma bardzo piękne kwiaty. Korzystamy z niezwykłej właściwości roślin. A mianowicie z faktu że komórki roślinne są totipotentne. Co to oznacza? Oznacza to, że z każdej komórki roślinnej w odpowiednich warunkach może powstać każda inna komórka, a więc w konsekwencji tkanka, organ i cała roślina. Ta yy, zdolność ta umiejętność właśnie zdolność komórek roślinnych nie jest tak bardzo powszechna y, dlatego że większość komórek na przykład u zwierząt jest albo unipotentna czyli wytwarza tylko jeden rodzaj komórek albo y, na przykład multipotentna czyli mogą y, może dać y, jako potomne komórki o y, pewnych podobnych właściwościach może być ich kilka rodzajów ale na przykład tu Znakomitym przykładem są komórki krwi, które powstają ze wspólnego przodka, a różnicują się dopiero potem w dalszym rozwoju. I właśnie ta totipotencja komórek roślinnych ratuje naszą fitoterapię. Możemy. Wyjściowo pobrać praktycznie każdy fragment rośliny. No może z wyjątkiem komórek martwych lub prawie martwych, ale może to być fragment kwiatu, może być fragment liścia, może być pączek, może być kawałek łodygi czy korzenia. To wszystko jesteśmy w stanie przekształcić w komórki, które będą się dalej namnażać i produkować to, co będziemy chcieli. A co możemy chcieć? Możemy chcieć na przykład całą nową roślinę. I wtedy prowadzimy działaniem odpowiednich warunków, hormonów roślinnych, tak hodowlę, aby otrzymać roślinę składającą się z pędu i korzenia. Możemy chcieć, do niektórych celów, niezróżnicowane komórki czyli kalus. Kalus to tkanka przyranna, która charakteryzuje się tym, że bardzo szybko się dzieli, bardzo szybko się namnaża, i można z niej, sterując jej rozwojem, otrzymać różne, zarówno komórki, jak i pędy, na przykład, czy korzenie. Możemy również otrzymać, w wyniku naszych zabiegów, tak zwane kultury zawiesinowe czyli Podobnie jak kallus, niezróżnicowane komórki, ale w formie małych agregatów, które pływają w roztworze, w objętości pożywki zawierającej wszystkie potrzebne makro, mikroelementy, źródło energii, na przykład cukry i hormony roślinne. Dzięki właśnie takim zabiegom możemy otrzymać setki tysiące roślin podobnych do rośliny wyjściowej tu mówię o mikrorozmnażaniu przykład jednej z firm która specjalizuje się w hodowli anturium storczyków właśnie w tak ogromnych ilościach Dzięki temu, na przykład, storczyki kosztują tyle, że możemy sobie na nie pozwolić, a nie jak kiedyś, na przykład w XVIII wieku, za jedną roślinę storczyka można było kupić przyzwoity dom w Londynie. Możemy również wykorzystać nasze techniki kultur in vitro, biotechnologii roślin do Odtwarzania bądź ratowania roślin zagrożonych wyginięciem. To mój ulubiony przykład malina moroszka roślina polodowcowa w Polsce występuje bardzo rzadko, natomiast jest dość powszechna jeszcze w krajach skandynawskich. Okazało się, że owoce tej maliny, w przeciwieństwie do naszych malin uprawianych powszechnie w Polsce, zawierają zupełnie znaczy, Trochę inny zestaw substancji czynnych, bardzo skutecznych, jeżeli chodzi o e, wspomaganie leczenia, na przykład przeziębień czy innych infekcji e, wirusowych. E, robi się również z maliny, morożki bardzo słynną, bardzo dobrą nalewkę, ale to oczywiście tylko dla e, słuchaczy i widzów dorosłych. Okazuje się, że możemy z roślin, e, których nie chcemy wyrywać, pobrać fragmenty, na przykład liście, które fragmenty tych liści, czy fragmenty komórek będziemy y, zamykać w takich kapsułkach, dając im pożywkę, dając y, osłonę, dając na przykład substancje przeciwgrzybicza, więc wyposażając taki posak. Na dalszy rozwój, i dzięki temu z fragmentu rośliny możemy otrzymać kilkaset czy kilka tysięcy nowych roślin. Dzięki temu możemy, y, y, możemy zrobić, y, odtworzyć plantacje, czy stworzyć nowe plantacje i zbierać takie y, potem owoce w dużych ilościach. Oczywiście, malina morożka jest tylko jednym z przykładów. W tej chwili bardzo wiele roślin zagrożonych wyginięciem jest w ten sposób namnażanych i uprawianych. Możemy z rośliny otrzymać inne formy, na przykład bardzo popularne w tej chwili kultury korzeni włośnikowatych, gdzie zabiegami. Biotechnologii roślin doprowadza się do powstania bardzo dużej ilości korzeni, tych drobnych korzeni włośnikowatych, które mają to do siebie, że bardzo szybko rosną i bardzo intensywnie mogą produkować różne potrzebne nam substancje. A więc, z całej rośliny, nawet z fragmentu liścia, możemy nagle otrzymać korzenie. A po co takie korzenie? Po co ich produkcja? Bo coraz więcej potrzeba nam leków, przypraw, e, różnego typu dodatków do naszego codziennego życia. Kilka przykładów znanych na pewno e, substancji, które nawet może nie wiemy, że w tej chwili produkowane są w. E, w kulturach roślinnych, a nie uzyskiwane w, w, z oryginalnych roślin. Na przykład wanilia, no oczywiście ta szlachetna, cenna pochodzi z Madagaskaru czy z innych miejsc i rzeczywiście jest to sfermentowany strąk liany wanili, liany storczykowej wanili, ale Cukier wanilinowy, który stosujemy najczęściej, zawiera najczęściej właśnie taką pochodną, e, otrzymaną albo z kultur roślinnych, albo chemicznie. Z kultury roślinne mają jedną przewagę. Chemicznie uzyskamy wanilinę. Jeden związek, bardzo ładnie pachnący, ale nie jest to zapach prawdziwej wanilii, dlatego że w wanilii tych strąkach mamy ponad 80 substancji, które działając razem dają ten upojny aromat, który bardzo wszyscy lubimy. No dobrze, ale o wanilii może, może ona poprawia nam nastrój. Natomiast jeśli chodzi o leki, e, artemizynina. Substancja antymalaryczna z bylicy, która w tej chwili jest bardzo badana, bardzo intensywnie badana, ponieważ wykazuje właściwości antynowotworowe. O morfinie myślę, że nie muszę mówić. Jej, ona i jej pochodne są nadal niezastąpionymi lekami przeciwbólowymi. Mamy kamptotecynę, również związek lek przeciwnowotworowy, i bardzo w tej chwili znany paklitaxel, czyli taxol, e, znany i powszechnie stosowany lek przeciwnowotworowy w mm, normalnych, standardowych już terapiach. Dlaczego podkreślam, że w standardowych terapiach? Ponieważ w tej chwili możemy wyprodukować te substancje albo w małych ilościach, jak w laboratorium albo w trochę większych ilościach w laboratoriów, albo możemy użyć bioreaktorów, czyli zbiorników, gdzie komórki będą się namnażać i bardzo intensywnie produkować nasze potrzebne nam substancje. Podkreślam to, dlatego, że właśnie taksol jest takim sztandarowym, bym powiedziała, przykładem wykorzystania biotechnologii roślin. Oryginalnie Pozyskiwano taksol z kory cisu krótkolistnego. Ale ten taksol gromadził się w e, korze w bardzo niskiej e, ilości. To było 14 tysięcznych procenta suchej masy. Na jedną terapię, dla jednego człowieka, po, prze, potrzebna była kora z, ze 120-letniego cisu. Drzewo umierało, no bo jeżeli została zniszczona cała kora, to nie było wyjścia. A cis krótkolistny nie jest bardzo obficie występującym warunkiem, yy, gatunkiem. Dlatego też, podobnie jak w innych przypadkach, trzeba było uzyskać inne źródło. Kolejny przykład. Galantamina. Związek, który. Wydaje się, bo to są świeże, jak Państwo widzą, informacje, będzie wspomagał leczenie albo przynajmniej hamowanie objawów choroby Alzheimera. Dlatego, że galantamina wspomaga przekazywanie sygnałów w synapsach, to, co ulega yy, zakłóceniu w. Yy, Właśnie chorobie Alzheimera, właśnie przekazywanie sygnałów, wzmocnienie sygnałów mięśniowych, bo występuje tam, w chorobie występuje osłabienie działania mięśni, wydaje się, że to będzie wspomagało leczenie i zachowywało chorych w lepszym stanie przez dłuższy czas. Ale znów, galantamina. To alkaloid występujący w cebulach przebiśniegu. Wszyscy wiemy, że cebulki przebiśniegów są bardzo małe. Zawartość galantaminy w tych cebulkach jest bardzo niska. No więc trudno, żebyśmy uprawiali hektary przebiśniegów, aby dostać odpowiednią ilość tego związku do terapii. I z pomocą przychodzi. Przychodzą kultury in vitro, przychodzi biotechnologia. Dlatego, że w tej chwili praktycznie cały taksol, który jest stosowany w terapiach, jest produkowany w yy, bioreaktorach, pochodzi z kultur in vitro. Żeby otrzymać taką kulturę, jak wspominałam, trzeba najpierw otrzymać kallus, być może kulturę zawiesinową, być może kulturę organów i Zacząć produkować. Żeby było to opłacalne, to ta produkcja musi być po pierwsze ergonomiczna i ekonomiczna, a po drugie muszą to być substancje, które będą e, potrzebne nam w codziennym życiu. Oprócz taksolu czy galantaminy, przykład już trochę może bardziej taki codzienny, a mianowicie. E, Amarantyna, czyli y, związek z grupy betalain, czerwonych barwników występujących w szarłacie, w celozji, czy na przykład w burakach. Te związki są bardzo silnie antyoksydacyjne. Dlatego też dodaje się je do różnego typu y, produktów, które mogą ulec na przykład zjełczeniu, takich jak tłuszcze. W dodatku te związki mają bardzo śliczne kolory czerwone, żółte, pomarańczowe. A więc mamy dwa w jednym. Nie dość, że barwimy na przykład potrawę albo krem, to w dodatku mamy wydłużoną świeżość tego produktu, bo amarantyna będzie zapobiegać y, utlenianiu wielu substancji. Stąd powszechne w tej chwili stosowanie barwników właśnie czy buraczkowych, czy szarłatowych do różnych zastosowań. Y, na przykład co jest ciekawostką, przynajmniej na razie, być może kiedyś będzie codziennością, prowadzone są prace nad zastosowaniem betalain i antocyanin. To inna grupa też barwnych związków, w panelach fotowoltaicznych. Na trochę innej zasadzie niż krzem, ale być może kiedyś będziemy mieli truskawkowe czy puraczkowe panele fotowoltaiczne. Inny przykład. Barwniki karotenoidowe. Wszyscy wiemy, że karotenoidy są bardzo zdrowe, bo to i na wzrok, i na. I mają właściwości antyoksydacyjne, czyli jak ja to lubię powtarzać na ustrój i na nastrój. I jedną z najsilniejszych. Y, takich y, y, jednym z najsilniejszych takich związków jest astaksantyna. Astaksantyna, którą my znamy jako barwnik występujący w y, y, mięsie łososia, w krewetkach czy w skorupkach homarów. Dlatego że te zwierzęta spożywają glony, przede wszystkim glony Hematococcus pluvialis, które produkują bardzo duże ilości takiej astaksantyny, i przy spożywaniu przechodzi ten barwnik właśnie do tych różnych części mięsa, czy, czy mięśni, właściwie powinnam powiedzieć, czy skorupek. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, że flamingi, które są nieodmiennie różowe, prawda? Różowy flaming to jest. No prawie że masło maślane, wcale nie są różowe, one są białe. One są różowe, ponieważ jedzą i przebywają w wodach, które właśnie zawierają takie glony, spożywając je robią się różowe. A dlaczego wspominam o astaksantynie? Dlatego, że astaksantynę możemy syntetyzować chemicznie. Jest to do zrobienia, kosztuje około 4000 dolarów za kilogram. Ale jeżeli będziemy w bioreaktorach hodować glony, to w zależności od warunków, czy będziemy musieli dogrzewać bioreaktor, czy doświetlać, bo będzie to hodowla w Holandii, czy może Matka Natura nas pomoże, bo będzie to Grecja, ewentualnie nie wiem, Tajlandia więc cieplejsze kraje. Możemy uzyskać znacznie lepsze wyniki ekonomiczne. Bo na przykład hodowla glonów w Grecji powoduje, że taka astaksantyna, jej kilogram będzie kosztowało około 1500 euro. Jest jeszcze jedna rzecz. Przy syntezie chemicznej będziemy otrzymywać dwa izomery astaksantyny. Tylko około 60% produktu ma aktywność biologiczną. W przypadku produkcji przez glony ponad 90% będzie dla nas korzystne. A więc warto zainteresować się taką hodowlą. A to jeszcze tak, może ktoś oprócz tego homara, to jeszcze lubi go z czekoladą. To przykład pomysłu, gdzie pewna grupa laboratoryjna z kakao otrzymała kallus. Ten kalus hodowała w takich dużych workach, czyli małych bioreaktorkach, i okazało się, że komórki po wysuszeniu spokojnie nadawały aromat i strukturę tabliczce czekolady. A więc można mieć czekoladę wyprodukowaną w bioreaktorze. Może warto przy tych uwagach, które mamy, bardzo często ostrzeżeniach, że w tej chwili kakao jest drogie, będzie jeszcze droższe, ponieważ mamy problem z yy, drzewami kakaowca, a to choroby, a to zmiana klimatu być może będzie to dla nas jakaś jakieś wyjście. No dobrze, to teraz może yy, po tych czekoladach, jak już nam się troszkę yy, lepiej zrobiło, wrócimy do tematu. Chcemy produkować Substancje lecznicze i chcemy produkować ich jak najwięcej. Jak to zrobić? Mamy kilka możliwości. Po pierwsze, sama zmiana formy kultury, na przykład tworzenie tych kultur, korzeni włośnikowatych, o których wspominałam, może spowodować zwiększenie produkcji. I proszę spojrzeć, czasami możemy nawet uzyskać 50-krotny wzrost. Wydajności takiej produkcji. Uwzględniając, że na przykład substancje z katarantusa, czyli z berbinka, mają bardzo silne właściwości, a to antynowotworowe, a to wpływające na przykład na ciśnienie, to nawet dwudziestokrotne zwiększenie wydajności jest z naszego punktu widzenia błogosławieństwem. Możemy również takie komórki, które będziemy mieli w bioreaktorach, hmm. Przytulić, o, tak myślę, że to by dobrze było powiedzieć, dlatego że komórki, które unieruchomimy na siatkach różnych żelowych na przykład, czują się lepiej. Ja mówię, że takie czują się zaopiekowane, właśnie otulone i jako komórki bezpieczne zaczynają nam się odwdzięczać produkcją znacznie wydajniejszą niż byłoby to po prostu, gdyby sobie swobodnie pływały w pożywkach. Możemy również, i tu wchodzą metody inżynierii genetycznej, możemy modyfikować metabolizm komórek, na przykład skłaniając, aby produkowały inny produkt niż naturalny, na przykład dodając dodatkowy substrat i skłaniając roślinę modyfikując jej metabolizm, aby na przykład wykorzystywała ten substrat. Możemy w ogóle chociażby wyłączyć pierwotny metabolizm, pierwotny szlak syntezy, i wtedy otrzymamy już tylko czysty e, produkt, na którym nam zależy. To jest bardzo wydajna e, metoda, dlatego że cały aparat, wszystkie enzymy, wszystkie związki transportowe mamy już na miejscu. Roślina załatwia za nas całą technologię, a my tylko musimy nakarmić. Te komórki i odebrać ich produkt. Z manipulacji komórkami jest tylko krok do wykorzystania całych roślin jako bioreaktorów. Bo produkując leki w bioreaktorach, musimy pamiętać o tym, że musi to być produkcja sterylna. Czysta, musimy dodawać bardzo czyste produkty, na przykład właśnie te, te związki, na przykład te substraty, a więc jest to produkcja kosztowna. I ktoś wpadł na pomysł, a może by same rośliny wykorzystać jako takie zielone bioreaktory, mogą to być wykorzystane całe rośliny. Czasami nawet całe miniaturowe rośliny, takie jak rzęsa, która jest znakomitym przykładem. Pływa w wodzie, a więc bioreaktory jak najbardziej, szybko się namnaża. Wszyscy wiemy, że staw zarasta bardzo szybko, jeżeli się go nie czyści. Ale możemy na przykład wykorzystać mchy, też bardzo szybko się namnażające i produkujące konkretne. Y, związki. Możemy również wykorzystać części rośliny, na przykład izolować chloroplasty i je skłaniać do produkowania. Co można w tej chwili otrzymać taką drogą, wykorzystując rośliny jako bioreaktory? Mówiąc szczerze, w tej chwili to ograniczeniem jest chyba tylko pomysłowość y, y, naukowców, ewentualnie jeszcze fundusze. No, bo to niestety jest dość kosztowny proces, ale już w tej chwili produkujemy składniki odżywcze. Różnego typu polisacharydy do wykorzystania białka, które wykorzystujemy na przykład do dodawania do różnych typów odżywek. Możemy produkować enzymy do przemysłu piwowarskiego czy serowarskiego, czy na przykład zapachy. O vanilinie wspominałam, dla przemysłu spożywczego. Ale możemy również produkować na przykład biodegradowalne plastiki. Plastiki, które są oparte czy na skrobi, czy na celulozie, a więc substancjach występujących normalnie w środowisku. I yy, przedmioty wykonane z takich plastików po pewnym określonym czasie ulegają biodegradacji i jest to szybciej niż po tysiącu czy 500 latach. I coś, co w tej chwili jest gałęzią rozwijającą się chyba najszybciej, to białka czy substancje wykorzystywane właśnie w medycynie, składniki szczepionek, składniki leków na przykład przeciwciała do terapii celowanych, czy inne tego typu związki, które są bardzo skomplikowane, ale dla nas niezbędne. Mówię bardzo skomplikowane, bo tu przykład lek przeciwbólowy ibuprofen w porównaniu na przykład z czynnikiem krzepliwości krwi, czynnikiem ósmym. Widać różnice. O ile ibuprofen można otrzymać w miarę prosto yy, metodami chociażby chemicznymi, o tyle ciężko byłoby wyprodukować tak skomplikowaną cząsteczkę. Dlatego przychodzą nam z pomocą rośliny. I w tej chwili na przykład to jest tylko drobny przykład, bo w, w roślinach już teraz są produkowane no, kilkadziesiąt, ponad sto białek, tak już zupełnie przemysłowo, standardowo bym nawet powiedziała. Ale zwracam uwagę na przykład na albuminę osocza ludzkiego służącą do przygotowywania preparatów krio, kriozastępczych. Albo ludzką somatotropinę, hormon wzrostu. Dawniej był on wydobywany z mózgów, na przykład krów czy, czy, czy wołów, więc była to zwierzęca somatotropina. W tej chwili otrzymujemy jej ludzką wersję, a więc mamy bez problemów dostępność źródła, hormonu, który jest identyczny z ludzkim, bo jest ludzkim hormonem, a więc nie ma większości czynników reakcji ubocznych. Mamy również, to dla tych, co dbają może o urodę, ludzki kolagen. A więc operacje plastyczne mogą być prowadzone już z użyciem dużej ilości ludzkiego kolagenu, produkowanego w roślinach. Podobno powinno to znacznie obniżyć cenę takich Operacji. No i jeden z przykładów białko nici pajęczej. Białko, które jest znacznie bardziej wytrzymałe, właściwie nadaje wytrzymałość tej nici, znacznie większą niż nici stalowej tej samej średnicy. Może więc kiedyś będziemy mieć liny czy jakieś zawieszenia, zabezpieczenia, znacznie bardziej wytrzymałe i lepsze, a opierające się na białkach pająka. Produkowanych w roślinach: Jakie są zalety takiej produkcji? Po pierwsze, jeżeli to jest roślina, którą uprawiamy od wieków, no nie wiem, pszenica, jakieś zboże, czy nie wiem, kapusta chociażby, mamy opracowane metody jej uprawy. Uprawia się tak samo kapustę produkującą nie wiem jedwab, jak i kapustę zwykłą na gołąbki, a więc obniża się to bardzo koszt uzyskania. Poza tym, jeżeli mamy roślinę taką uprawianą normalnie, na przykład właśnie tą pszenicę, to możemy zebrać w ciągu roku z hektara 10 hektarów albo 10 tysięcy hektarów. A więc ogromne zbiory. Jeszcze lepiej jeżeli byłby to ryż, ponieważ w niektórych regionach świata ryż zbiera się trzykrotnie w ciągu roku. Więc mamy możliwość produkcji ogromnego plonu znaczy zebrania ogromnego plonu. Poza tym białka produkowane w roślinach będą bardzo podobne do białek zwierzęcych, białek ludzkich, ponieważ rośliny w przeciwieństwie do bakterii na przykład mogą te białka dostosowywać, przekształcać, modyfikować tak aby wyglądały i działały jak ludzkie. Co więcej, jeżeli chodzi o rośliny, to nie znamy żadnego patogenu, który byłby patogenem roślinnym działającym na zwierzęta. A więc nie mamy niebezpieczeństwa, że nie wiem, wirus mozaiki tytoniowej spowoduje, że nagle nam się jakaś mozaika pojawi. Nie mamy tego, tej pewności, kiedy, uprawiamy, kiedy, przepraszam, produkujemy takie substancje w, na przykład w komór, hodowlach komórkowych zwierzęcych, bo tam może dojść do zakażenia. Oczywiście takie, taka produkcja w roślinach ma swoje wady. Po pierwsze, musimy otrzymać wyjściowe rośliny, które będą produkować te nasze białka i to jest bardzo trudne i czasochłonne. Po drugie, i chyba najważniejsze w tym momencie, te rośliny są roślinami modyfikowanymi genetycznie, a więc obowiązują je wszystkie obostrzenia, które są prawnie narzucone. Dlatego też musimy bardzo dbać o uprawę takich roślin i w tej chwili zamiast uprawy hektarów. Pszenicy, raczej preferujemy produkcję zamkniętą, a więc na przykład w bioreaktorach. Nie zmienia to faktu, że nadal jest to najbardziej wydajna forma produkcji substancji roślinnych. Podsumowując więc i odpowiadając na zadane na samym początku pytanie, czy leki roślinne to dar matki natury czy dzieło człowieka. To moje ulubione podsumowanie. Widzimy tu wyraźną kooperację, to znaczy Matka Natura stworzyła rośliny lecznicze, a my nauczyliśmy się je wykorzystywać i znacznie rozwinęliśmy produkcję. Czyli po prostu Matka Natura zaczęła, a my szlifujemy jako fachowcy dalej. Mam nadzieję, że nie będą Państwu potrzebne ani roślinne leki, ani suplementy roślinne. Ale dobrze jest wiedzieć, że gdyby były, to możemy je bardzo szybko znaleźć, otrzymać i wyprodukować. Dziękuję bardzo i miłego dnia roślin.